Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Izabela Dwadurek na gali Babilon MMA 37. Witamy serdecznie. Witam. Słuchaj, no rozumiem, że wizyta jest zupełnie nieprzypadkowa. Nieprzypadkowa. Z pewnym planem tutaj przyjechałam. W takim razie, czy już możemy ogłosić, że jesteś zawodniczką Babilon MMA? Tak. Od dzisiaj jestem zawodniczką Babilonu. W takim razie powiedz, jak doszło w ogóle do tych rozmów? Kto się do kogo odezwał? Czy to Artur, czy Tomek? Czy wyszukaliście walki? Jak to wszystko wyglądało? Skontaktowałam się z menadżerem Krzysztofem Kuralczykiem i jakoś poszło dalej. W takim razie powiedz, czy ten czas generalnie, który był od ostatniej walki do teraz, jak był spożytkowany? Czy to była generalnie rodzina, wakacje, treningi, mocne treningi, obozy? Jak to wszystko pokrótce wyglądało? Przede wszystkim ten czas był bardzo przemyślany. Zmieniłam cały sztab, swoje przygotowanie. Tak jak wcześniej mówiłam, muszę pogodzić pewne sprawy typu praca, dziecko z treningami. Teraz wydaje mi się, że wszystko jest świetnie ułożone. Wyciągnęłam wnioski po ostatniej walce i po prostu chciałabym być lepszą wersją siebie na przyszłej walce. Wracając do wniosków, no tamta walka, jak Ekaterina przyjechała do Polski, generalnie wszyscy albo większość widzów myślała, że przyjechał po prostu ktoś z Ukrainy, zawodniczka, która nic nie umie, ona wchodzi nagle do klatki, robi show, dzisiaj jest mistrzynią fenu. Czy ty, walcząc z nią po tamtej walce, wyciągałeś wnioski, czym w swojej opinii ona cię zaskoczyła, czy ty w ogóle, czy może niczym, czy ona była w swoim zasięgu tamtego wieczoru? Ta opinia, o której mówisz, to była raczej przed wchodzeniem z różą gumienną. Na pewno skradła serca publiczności i wiedziałam, z kim się mierzę, bo ma przeogromne osiągnięcia i mega zapasy. Tą walkę sama zaproponowałam we wcześniejszej federacji, także chcę walczyć z najlepszymi. Myślałam, że podołam, ale skoczyłam wagę wyżej do niej i wydaje mi się, że po prostu za bardzo skupiłam się na sile niż na wydolności. Może robiłam wydolność, ale ta cała siła zniszczyła moją wydolność. Czy dzisiaj ta walka wyglądałaby inaczej? Czy podjęłabyś na przykład rewanżu, gdyby taka propozycja padła? Bardzo chętnie. Myślałam wcześniej o rewanżu, gdybym jakoś to zrekompensowała jeszcze jedną walką. Wydaje mi się, że ta walka nie była do jednej bramki i po prostu zabrakło mi pomysłu. Także jak najbardziej. Jesteś mega doświadczoną zawodniczką, tak naprawdę ciężko wymienić organizację. Chyba poza KSW walczyłaś wszędzie, teraz będzie Babilon. Jakie plany wiążesz z Babilonem? Czy to jest wielowalkowy kontrakt, przyszłość i myślisz o tej organizacji na tyle poważnie, aby zostać tutaj mistrzynią i dzierżyć długo pas? Czy chcesz łączyć starty w różnych organizacjach? Jaki jest plan Izabela Dwadurek na dzisiaj na siebie? Przede wszystkim chcę wyjść z pasem z tej federacji. A co będzie dalej, będę myśleć o wiele później. Chciałabym tutaj troszkę posiedzieć. Babilon robi naprawdę dużo gal, więc nie ma problemu z dobraniem tego terminu. Czy ty już myślałaś, kiedy ten debiut mógłby w Babilon nastąpić? Na razie rozmawiamy na ten temat. Ja sobie zdaję sprawę, że miałam ponad półtorej roku przerwy. Chciałam troszkę wcześniej walczyć, ale nie było przeciwniczek albo jakieś tam inne problemy były z tym związane. No i mam nadzieję, że w końcu wyczekam na swój moment. No właśnie to, czy padały już propozycje konkretnych przeciwniczek i czy może jest przeciwniczka, z którą ty chciałabyś skrzyżować rękawice? Na razie nie mam konkretnej przeciwniczki. Myślę na pewno, że ktoś z tej federacji znajdzie mi odpowiednią przeciwniczkę. Też ustalmy temat kategorii wagowej, w jakiej będziesz się biła w Babilon MMA. 57. Definitywnie nie będzie żadnych catchweightów, no bo z kobietami jest ten problem, że zawsze z nich wypadają. Ciężko znaleźć, odmawiają. Te rotacje są naprawdę duże i generalnie częściej jest walk w catchweightach niż w kategoriach wagowych. Właśnie dlatego nie mogę obiecać. Już jestem w takim wieku, że nie będę się zarzekać niczego. No zobaczymy, co będzie. Jestem otwarta na propozycje. No chyba tyle od nas w takim razie. Życzymy udanej gali. No i czekamy na ogłoszenie twojego debiutu w Babilon MMA. Dziękuję.